ta msza święta pogrzebowa to wyraz naszego szacunku wobec zmarłego Mariana. Choć myślę, że większość z nas zna go jako Tadeusza. Bo przecież tu lokalnie tak wszyscy go znali. Był rodowitym radoszyczaninem, pełnił tu różne ważne funkcje, a ostatnio jako radny i przewodniczący rady gminy. Także zatroskany o to dobro małej ojczyzny, o życie kulturalne, o życie także to sportowe przez stowarzyszenia, które zakładał, które organizował, i rajdy, i różne inne spotkania czy eventy. To wszystko dziś jest wielką spuścizną i wielkim darem, który on po sobie zostawił. Jeden z antycznych pisarzy napisał kiedyś: wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Myślę, że świętej pamięci Marian Tadeusz taki pomnik swoim życiem też wybudował. I pamięć o nim pozostanie w naszych sercach przez jego życzliwość, przez dobro, przez szacunek do drugiego człowieka, który był w jego życiu, ale którego także uczył młodego pokolenia. Stając przed Bożym ołtarzem, przy trumnie świętej pamięci Mariana, nie mówimy żegnaj, bo wierzymy, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, ale chcemy w nadziei na powtórne spotkanie w Królestwie Bożym powiedzieć: do zobaczenia. Do zobaczenia po drugiej stronie wieczności. Ciężko dobrać odpowiednie słowo, by wyrazić smutek. Głęboki żal w naszych sercach i olbrzymią pustkę z powodu Twojego odejścia. Przyszedłem dzisiaj w udziale w imieniu władz samorządowych, radnych, rady miejskiej, sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, jednostek podległych oraz mieszkańców pożegnać się przyjacielów. Oraz ostatni uścisnąć Twoją dłoń. Zaufanego współpracownika, wieloletniego przewodniczącego Rady Miejskiej w Radoszycach, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Kuźnia w Radoszycach, pomysłodawcę i organizatora rajdów rowerowych, wieloletniego dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego Kąskich, wielkiego społecznika, członka orkiestry dętnej przy OSP w Radoszycach, inicjatora wielu przedsięwzięć. Jeszcze kilka dni temu rozmawialiśmy o przyszłości naszej gminy, o dalekich idących planach, projektach inwestycyjnych. Jeszcze kilka dni temu omawialiśmy dzisiejszy dzień, ale nie na taki scenariusz się umówiliśmy. Miał to być dzień zakończenia roku szkolnego. Mieliśmy pożegnać odchodzących absolwentów 8 klas. Dziś, drogi przyjacielu, żegnamy Ciebie. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jednak tak trudno się pożegnać, bowiem są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. I właśnie to jedno z tych pożegnań. Marian był członkiem stowarzyszenia, był i przewodniczącym, był dobrym człowiekiem o dobrym sercu. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy,
nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był pogodny, zawsze uśmiechnięty i pewny siebie, nastawiony pozytywnie do życia. Pasją naszego drogiego kolegi była jazda na rowerze. Poświęcał jej dużo wolnego czasu, a swoją niezwykłą kondycją mógł zawstydzić niejednego nastolatka. Takiego właśnie Cię zapamiętamy. Chciałbym Ci jeszcze raz podziękować i wyrazić ogromną wdzięczność za trud oraz poświęcenie na rzecz wspólnego dobra naszej małej ojczyzny. Jak wstrzymać łzę, co z oczu płynie? Aktań przeciwna słabość musi. Kiedy mówimy o przyjacielu, który już odejść od nas musi. Jak wstrzymać myśl, co nie zginie? Słowem wyrazić pamięć jasną, kiedy mówimy o przyjacielu, który już światło cicho zgasi. Wierzymy jednak bólem zdjęci, że Bóg Cię przyjmie w swoich włościach, ugoszczą także wszyscy święci, widząc miłego sercu gościa. Ciesz się w niebiosach zacnym gronem, tam równo wszystkich chcą docenić, choć życie śmiercią zakończone, to nie oznacza zapomnienia. Jak wstrzymać łzę, co z oczu płynie? Jak wstrzymać myśl, co gardło dusi? Kiedy mówimy o przyjacielu, który już odejść od nas musi. Cała społeczność pierwszego liceum imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalickiej, grono pedagogiczne, młodzież, pracownicy, absolwenci, żegna dziś wieloletniego dyrektora, nauczyciela języka polskiego, wychowawcę jego pokoleń, założyciela Stowarzyszenia Absolwentów pierwszego liceum. Dzisiejszy dzień, dzień końca roku szkolnego i pogrzebu naszego pedagoga, dyrektora, staje się niezwykle wymowny. Urasta do symbolu zakończonej drogi edukacji i życia. Marian Tadeusz Jankowski był, tak jak ja, absolwentem pierwszego liceum. Potem nauczycielem, aż wreszcie przez 22 lata dyrektorem tej placówki. Cóż, jak to w szkole przez te lata rytm początków i końców szkolnej nauki organizował jego prywatny i zawodowy czas. Każdego roku w okolicach 24 czerwca żegnał młodzież odchodzącą na wakacje i przypominał, że za 2 miesiące znów wezwie wszystkich. Pierwszy dzwonek. Trudno symbolicznie myśleć, że już tak nie będzie. Dziękujemy Ci za to, dyrektorze. Coś dobrego uczynił dla naszej wspólnej szkoły. Dziękujemy za pasję w podtrzymywaniu jej ponad 100-letniej tradycji. Za troskę o to, by pamięć o przeszłości naszego liceum wciąż była żywa. Dyrektor był polonistą, wielbicielem literatury, którą często cytował. Wielu z nas zapamięta na zawsze cytowane przez niego strofy wierszy i związany z nimi jego wizerunek. Odpoczywaj spokojnie, dyrektorze.
A teraz taka drobna refleksja, anegdotyczna troszeczkę. Całą czy dwóch z kolei wielkich pisarzy. Jeden młodszy od drugiego o 19 lat. Mówię tu o Kazimierzu Przerwie Tetmajerze. Proszę Państwa, bardzo chciał poznać wielkiego już pisarza, noblistę, i prosił wszystkich, żeby mu go przedstawiono. Stremowany podchodzi do Henryka Sienkiewicza, starszego pana, już mówi, że się przedstawi. Nazywam się Kazimierz Przerwa Tetmajer. A Sienkiewicz, który w ogóle go nie znał, mówi: Henryk, bez przerwy, Sienkiewicz.